Także serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszym wykładzie, ostatnim w semestrze zimowym wykładzie z cyklu Prawo w obliczu bezprawia, sądowe rozliczenia zbrodni okresu II wojny światowej, organizowanym przez Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Willego Brandta i rozpoczynającą swoje prace pracownię badań nad sprawiedliwością okresu przejściowego w Centrum Willego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem naszych wykładów i dyskusji jest przyjrzenie się początkom polskiego powojennego wymiaru sprawiedliwości, postawionego przed bezprecedensowym zadaniem osądzenia zbrodniarzy wojennych oraz przybliżenie sylwetek prawników, którzy zaangażowani byli w te procesy. W tym kontekście, w ramach dotychczasowych spotkań, staraliśmy się zwrócić uwagę na wpływ, jaki na organizację i przebieg procesów karnych zbrodniarzy nazistowskich w Polsce miały tradycje nauki prawa karnego i prawa międzynarodowego okresu dwudziestolecia międzywojennego i lat II wojny światowej oraz o przebieg i organizację właśnie pierwszych procesów po roku 1945. Okazją do dyskusji są najnowsze badania i publikacje dotyczące tej problematyki. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest najnowszej książce doktora Artura Pawickiego z Poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej pod tytułem Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-46. To jest ta książka. Ona została wydana w roku 2019 przez Instytut Pamięci Narodowej. Jest to dwutomowe podsumowanie badań doktora Pawickiego, które przybliży nam dzisiaj tę problematykę, która już częściowo była obecna, czy Poznań jako miejsce rozliczeń zbrodni nazistowskich wyraźnie wpisał się w program naszych wykładów. Podczas pierwszego spotkania w październiku naszym gościem była profesor Patrycja Grzebek z Uniwersytetu Warszawskiego, która przybliżyła życiorysy i dorobek naukowy i zawodowy Ludwika Erlicha i Emila Stanisława Rapaporta, wybitnych polskich internacjonalistów, a kontekstem jej narracji był proces Artura Geisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, który miał miejsce właśnie w Poznaniu. W listopadzie naszym gościem była pani Monika Piotrowska z Poznańskiego Instytutu Fotografii Profotografia, która również miała wykład biograficzny poświęcony postaci profesora Tadeusza Cypriana, polskiego delegata na proces norymberski, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Poznańskim i również wybitnej postaci w całej panoramie polskich rozliczeń zbrodni nazistowskich. W grudniu w ramach naszego cyklu gościliśmy panią Agnieszkę Dobkiewicz, dziennikarkę, dolnośląską dziennikarkę, która przedstawiła swoją książkę Mała Norymberga, Procesy zbrodniarzy KL Gross-Rosen, która również ze względu na ten regionalny aspekt jej badań i ustaleń może w pewien sposób nawiązywać do tematyki dzisiejszego spotkania. Gościliśmy również doktora Łukasza Jasińskiego z Instytutu Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, który omówił pracę Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich i Hitlerowskich w Polsce, a naszym ostatnim gościem przed dzisiejszym spotkaniem był dr Filip Gańczak z Warszawskiego Instytutu Pamięci Narodowej i wykład poświęcony postaci profesora Jana Zena i procesom załogi Auschwitz. Tak przedstawiła się program pierwszego semestru naszych spotkań. Bardzo cieszę się, że dr Pawlicki i dzisiejszy wykład zamyka te rozważania i w pewien sposób być może będzie też ten wykład okazją do podsumowania tych kilku wykładów, których słuchaliśmy. Jeszcze kilka słów o naszym dzisiejszym gościu. Artur Pawlicki jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Jego praca doktorska, jak już wspomniałam, ukazała się w roku 2019. Jako dwutomowe wydawnictwo Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni niemieckich w kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945-1946.
jest autorem licznych publikacji, autorów artykułów historycznych i pracownikiem pionu archiwalnego oddziałowego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Panie doktorze, raz jeszcze dziękuję za obecność i oddaję panu głos. Dzień dobry państwu. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z państwem dzisiaj być. Chciałbym rozpocząć od tego, że od pierwszych dni napaści na Polskę Niemcy popełniali zbrodnie wojenne. Już 1 września 1939 roku lotnictwo niemieckie zbombardowało śpiące miasto Wieluń, gdzie zginęło około 1200 bezbronnych mieszkańców. Tutaj poproszę teraz o pokazanie pierwszego zdjęcia, na którym widać egzekucję przeprowadzoną w Koninie już w tych pierwszych dniach wojny. Chwilkę później od razu poproszę zdjęcie numer 2, gdzie jest egzekucja w Lesznie pokazana. To tylko tak chwilowo. O, tutaj właśnie zdjęcie numer 3 i zdjęcie numer 4, na którym jest przedstawiona egzekucja w Kurniku. Reakcją na popełnione zbrodnie było podjęcie przez Radę Ministrów Angers 15 grudnia 1939 roku uchwały w sprawie okrucieństw niemieckich w Polsce, w której znalazły się słowa: po zwycięskiej wojnie państwo polskie zastosuje za niewinne ofiary polskie retorsje wobec Niemców i to zwłaszcza wobec ich sfer kierowniczych. W ciągu 1940 roku polskie państwo podziemne tworzyło struktury wojskowego i cywilnego wymiaru sprawiedliwości, między innymi dla likwidacji, jak to określono, szpiegów, zdrajców, prześladowców i prowokatorów. Pierwszy krok w procesie ścigania i karania zbrodniarzy wojennych miał stanowić zebranie odpowiedniej dokumentacji dowodowej. Taką akcję zainicjowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Komitetu dla Spraw Kraju, czyli Polskiego Rządu Emigracyjnego w Angers w kwietniu 1940 roku. Dekret Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 marca 1943 roku o odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne przewidywał ukaranie hitlerowców i sprzymierzeńców oraz osoby działające w ich interesie za zbrodnie popełnione po 31 sierpnia 1939 roku. Akt ten był pierwszym aktem ustawodawczym Narodów Zjednoczonych zapowiadających ukaranie niemieckich zbrodniarzy wojennych. Istotnym wkładem polskiego rządu emigracyjnego w dziedzinie represji sądowej dla zbrodniarzy wojennych było rozporządzenie tymczasowe Krajowej Rady Ministrów z dnia 3 maja 1944 roku o sądach karnych specjalnych. W drugiej połowie 1944 roku inicjatywę ustawodawczą przejęli krajowi komuniści. W manifestie PKWN z 22 lipca 1944 roku zapowiedzieli ukaranie zbrodniarzy hitlerowskich w słowach: zadaniem niezawisłych sądów polskich będzie zapewnić szybki wymiar sprawiedliwości. Żaden niemiecki zbrodniarz wojenny, żaden zdrajca narodu nie może ujść kary. Tak zapowiadano. Podstawę prawną karania nazistowskich zbrodniarzy niemieckich miał stanowić dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego, który określał rodzaje zbrodni nazistowskich i przewidzianych dla nich kar. Przestępstwa wymienione w tym dekrecie podlegać miały właściwości specjalnych sądów karnych, które zostały utworzone na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 12 września 1944 roku o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich. Oba te dekrety rozpoczęły właściwie proces ścigania i karania przestępców wojennych na ziemiach polskich i choć początkowo obowiązywały jedynie w granicach Polski lubelskiej, to w miarę powiększania się obszaru uwolnionego od okupacji hitlerowskiej, ich moc rozciągała się stopniowo na pozostałe ziemie polskie. W trakcie tworzenia regulacji prawnych przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego zarysowały się dwie koncepcje. Ażeby to bądź to włączyć tę dziedzinę karną do istniejącego już sądownictwa powszechnego, bądź stworzyć specjalne sądy wyodrębnione dla rozpatrywania tego rodzaju spraw.
W końcu zdecydowano się na tę drugą możliwość, wskazując na szczególny rodzaj takich przestępstw, jakimi były zbrodnie, niemieckie zbrodnie nazistowskie. Natomiast likwidacja specjalnych sądów karnych pod koniec 1946 roku i oddanie spraw karnych przeciwko osobom oskarżonym o popełnienie zbrodni niemieckich pod jurysdykcję sądownictwa powszechnego jest powrotem do pierwszej z tych koncepcji. Specjalne sądy karne zostały utworzone dla osądzenia przestępstw z artykułu 1, 2, 3 i 4 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 roku o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego, bardzo długi tytuł. Specjalne sądy karne charakteryzowały się uproszczonym i szybkim trybem procedowania. Po jednym specjalnym sądzie karnym utworzono dla każdego okręgu sądu apelacyjnego. Specjalny sąd karny orzekał w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. O kandydaturach sędziów, prokuratorów i ławników decydowało Prezydium Krajowej Rady Narodowej, które powoływało spośród osób posiadających kwalifikacje sędziowskie na wniosek kierownika resortu sprawiedliwości, przewodniczących i po trzech sędziów dla każdego specjalnego sądu karnego, przy czym liczba sędziów mogła być powiększona w razie potrzeby, oraz prokuratorów wraz z odpowiednią liczbą wiceprokuratorów dla każdej prokuratury specjalnego sądu karnego. Prezydium Krajowej Rady Narodowej listę ławników ustalało zaś spośród kandydatów wskazanych przez właściwe miejscowo wojewódzkie rady narodowe. Tak więc dekret wprowadził po raz pierwszy w ustawodawstwie komunistycznej Polski instytucję ławników. Kandydaci na ławników byli wybierani spośród osób, które ukończyły 21 lat i brały lub biorą czynny udział w walce z okupantem bądź w cywilnej akcji samoobrony i oporu, włączając to akcję propagandową bądź też w akcję odbudowy państwowości polskiej w zakresie politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Kandydaci nie mogli być też osobami, które współdziałały z okupantem bądź brały udział w zwalczaniu niepodległościowych organizacji demokratycznych, jak podkreślono. W praktyce oznaczało to wprowadzenie do składu orzekającego specjalnych sądów karnych przedstawicieli Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego, a ławnicy reprezentowali właściwą z punktu widzenia władz politycznych poprzez Rady Narodowe postawę. Przewodniczący poszczególnych specjalnych sądów karnych służbowo mieli podlegać bezpośredniemu zwierzchnictwu kierownika resortu sprawiedliwości Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Postępowania przed specjalnymi sądami karnymi miały się odbywać według przepisów kodeksu postępowania karnego, o ile nie zostało to postanowione w odmienny sposób. Władze bezpieczeństwa były zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia prokuratora specjalnego sądu karnego o popełnieniu przestępstwa podlegającego właściwości tegoż sądu oraz jednoczesnego przekazania mu zebranych informacji i dowodów w sprawie. Ponadto należało niezwłocznie zatrzymać podejrzanego. W powyższych sprawach nie prowadziło się śledztw. Niezawisły sędzia śledczy został wyłączony z postępowania przygotowawczego w tego rodzaju sprawach. Prokurator mógł przeprowadzić samodzielne dochodzenie lub skorzystać z pomocy organów bezpieczeństwa publicznego, a także zwrócić się do sędziów śledczych lub sądów grodzkich o dokonanie poszczególnych czynności sądowych. Prokurator powinien zarządzić natychmiastowe aresztowanie osoby zatrzymanej pod zarzutem popełnienia przestępstwa określonego w dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 31 sierpnia 1944 roku. Niewymagający uzasadnienia akt oskarżenia winien być wniesiony przed upływem 14 dni od daty zatrzymania podejrzanego. W przypadku ucieczki oskarżonego można było wnieść akt oskarżenia i rozpoznać sprawę pod jego nieobecność, a jednocześnie wyrok zapadły w sprawie nie był uznawany za zaoczny. Na przewodniczących specjalnych sądów karnych ciążył obowiązek wyznaczenia terminu rozprawy głównej w ciągu 48 godzin od wręczenia podejrzanemu aktu oskarżenia oraz zarządzenie wszelkich stosownych doręczeń i wezwań. Nie dopuszczano sprzeciwu wobec aktu oskarżenia, a decyzję o powołaniu świadków i biegłych oraz sprawdzeniu powołanych przez oskarżonego dowodów specjalny sąd karny podejmował na posiedzeniu niejawnym. Konieczny był w myśl przepisów tegoż dekretu udział obrońcy w rozprawie głównej. Na rozprawie mogły być odczytywane różnego rodzaju zapiski, dochodzenia oraz pisma prywatne i urzędowe. Natychmiast po naradzie powinien zostać ogłoszony wyrok wraz z uzasadnieniem. Wyroki specjalnych sądów karnych były ostateczne i prawomocne.
Jedynie skazanym na śmierć przysługiwało prawo wniesienia prośby o ułaskawienie do przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej. W nawiązaniu do tegoż dekretu ukazało się istotne rozporządzenie kierowników resortu sprawiedliwości i resortu bezpieczeństwa publicznego z dnia 3 października 1944 roku w sprawie wykonania dekretu z 12 września 1944 o specjalnych sądach karnych dla spraw zbrodniarzy faszystowsko-hitlerowskich. Rozporządzenie regulowało funkcjonowanie specjalnych sądów karnych na ziemiach polskich na bazie istniejących przepisów dotyczących funkcjonowania sądów powszechnych. W rozporządzeniu znajduje się zapowiedź powołania specjalnych sądów karnych w pozostałych, niewymienionych w dekrecie z 12 września 1944 roku, okręgach sądów apelacyjnych po wyparciu okupanta hitlerowskiego z dalszych obszarów Polski. Z perspektywy naszych rozważań istotny jest zapis o konieczności prowadzenia przez specjalny sąd karny repertorium spraw karnych oznaczone symbolem KASPEC, w którym rejestrowano kolejne akty oskarżenia w sprawach toczących się przed tymże sądem. Przewodniczący Specjalnego Sądu Karnego był jednocześnie kierownikiem tegoż sądu. Na wniosek przewodniczącego w razie konieczności kierownik resortu sprawiedliwości mógł wyznaczyć stałego zastępcę przewodniczącego spośród sędziów danego Specjalnego Sądu Karnego. W momencie rozpoczęcia funkcjonowania specjalnych sądów karnych w poszczególnych okręgach apelacyjnych wszystkie sprawy podlegające właściwości tychże sądów prowadzone dotychczas przez inne organy sądowe powinny być natychmiast przekazane odpowiednim prokuraturom specjalnych sądów karnych według właściwości miejscowej. Trzeba podkreślić, że wyłączenie spraw karnych przeciwko zbrodniarzom narodowo-socjalistycznym z właściwości sądownictwa powszechnego spotkało się również z krytyką środowisk sędziowskich w kraju. Pojawił się na przykład zarzut, że przy tak rozległej właściwości terytorialnej specjalnych sądów karnych mogło stać się niemożliwym dotrzymanie tak krótkich terminów orzekania. W praktyce okazało się, że zarzut ten był jak najbardziej zasadny. W końcu po 2 latach działania dekretem z 17 października 1946 roku zostały zlikwidowane specjalne sądy karne, a sprawy zbrodniarzy wojennych znalazły się w gestii sądów okręgowych. Reorganizacja sądownictwa przebiegała według przepisów kodeksu tegoż dekretu z 17 października 1946 roku o zniesieniu specjalnych sądów karnych. Jako powód tej decyzji na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej tego samego dnia jeszcze podało konieczność unifikacji ustroju sądowego. Likwidacji miała ulec zbyt duża liczba organów sądowych i licznych przed nimi postępowań. Należy zaznaczyć, że pomimo swoich politycznych uwarunkowań oraz niedoskonałości organizacyjnych, specjalne sądy karne działające w Polsce w latach 1944-1946 wykazały się nieporównanie większą skutecznością w rozliczaniu zbrodni hitlerowskich popełnionych w Polsce od niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Zespół materiałów archiwalnych z procesów toczących się przed specjalnym sądem karnym w Warszawie z siedzibą w Łodzi obejmuje 1365 jednostek archiwalnych, liczących w sumie 14,5 metra bieżącego. Znajduje się obecnie w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Zespół materiałów archiwalnych z procesów toczących się przed specjalnym sądem karnym w Toruniu obejmuje 1208 jednostek archiwalnych, liczących w sumie 8,7 metra bieżącego. Akta postępowań przed specjalnym sądem karnym w Toruniu znajdują się obecnie w archiwum delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy. Z kolei zespół materiałów archiwalnych z procesów toczących się przed specjalnym sądem karnym w Poznaniu obejmuje 821 jednostek archiwalnych, liczących w sumie 9,1 metra bieżącego. Akta postępowań przed specjalnym sądem karnym w Poznaniu znajdują się obecnie w oddziałowym archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Akta te dają liczbę 3394 jednostek archiwalnych, liczących w sumie około 32,4 metra bieżącego. Akta specjalnych sądów karnych, których orzecznictwo jest tematem niniejszego wystąpienia, są zarazem 3 najliczniejszymi zespołami spośród wszystkich akt procesowych specjalnych sądów karnych w Polsce. Dla każdego specjalnego sądu karnego, jak już wyżej była mowa, Prezydium Krajowej Rady Narodowej na wniosek ministra sprawiedliwości
powoływało spośród osób posiadających kwalifikacje sędziowskie przewodniczącego i trzech sędziów, których ilość mogła być w razie potrzeby powiększona. Na podstawie procesowych materiałów archiwalnych wyłoniła się następująca obsada sędziowska dla Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu. I teraz poproszę o zdjęcie numer 5. Przewodniczącym prezesem Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu był Adam Bobkowski. W aktach pojawiło się trzech sędziów Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu: Stanisław Dąbrowski, Leon Siemiński, Henryk Zawadzki. Również Prezydium Krajowej Rady Narodowej na wniosek ministra sprawiedliwości powoływało spośród osób posiadających kwalifikacje sędziowskie prokuratorów i odpowiednią ilość wiceprokuratorów dla prokuratury Specjalnego Sądu Karnego. Na podstawie procesowych materiałów archiwalnych wyłoniła się następująca obsada prokuratorska dla prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu. Występują to jako prokuratorzy Radwański, Jan Ryś, pełniący obowiązki dr K. Dodesz, natomiast jako wiceprokuratorzy Roman Wnękowski, M. Zdanowska i Adam Ferenc. I teraz chciałbym się przyjrzeć kilku biografiom sędziów i prokuratorów z Sądu Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu. Na zdjęciu jest widoczny prezes tegoż sądu, Adam Bobkowski, przed wojną wiceprezes Sądu Okręgowego w Łódzku. Został w 1930 roku mianowany przez Generalnego Komisarza Wyborczego przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej w Łódzku. W 1932 był prezesem Sądu Okręgowego w Pińsku. Sędzia Leon Siemiński, urodzony 7 kwietnia 1897 roku w Różanie. W 1919 skończył szkołę podchorążych w Warszawie, w 1920 brał udział w wojnie z bolszewicką Rosją, za co został odznaczony Krzyżem Walecznym. W 1920 roku rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył je jednak w 1926 już na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po ukończeniu studiów praktykował w starostwie powiatowym w Łunińcu, następnie jako aplikant i asesor pracował w Sądzie Okręgowym w Mławie, później jako podprokurator i wiceprokurator, a ostatecznie sędzia od 1936 roku w Sądzie Okręgowym w Siedlcach. Na tym ostatnim stanowisku orzekał również przez cały okres okupacji, aż do czerwca 1945 roku, kiedy to został sędzią Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu i był nim do momentu jego zniesienia pod koniec 1946 roku. Odtąd był sędzią Sądu Okręgowego w Toruniu, po jego organizacji sędzią Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Karny Rewizyjny z siedzibą w Toruniu. W 1952 roku został przeniesiony w stan spoczynku, wtedy rozpoczął praktykę adwokacką w kancelarii w Nowym Mieście Lubawskim, a następnie jako kierownik zespołu adwokackiego w Lipnie. W 1956 roku podjął ponownie pracę w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy na dawnym stanowisku. W 1964 roku przeszedł na emeryturę. W późniejszym czasie przeniósł się do Warszawy. Był autorem wspomnień, w których opisał m.in. swoją pracę prokuratorską i sędziowską. Zmarł 3 kwietnia 1986 roku w Warszawie. Sędzia Seweryn Henryk Zawadzki, urodzony 4 grudnia 1901 roku w Końskich, już od czasów szkolnych członek organizacji niepodległościowych, tajnego skautingu i polskiej organizacji wojskowej, wziął udział ochotniczo jako artylerzysta w wojnie z bolszewicką Rosją. W 1920 roku również jako ochotnik uczestniczył w czasach studenckich w wykopaliskach archeologicznych, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1927 roku po studiach do 1934 roku pracował jako sędzia Sądu Powiatowego w Opatowie. Od 1934 roku sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, podczas okupacji niemieckiej sekretarz hipoteczny w Końskich. W tym czasie jako delegat rządu w 1945 roku osiadł w Toruniu. Od 1954 roku sędzia Sądu Wojewódzkiego w Toruniu, następnie usunięty ze stanowiska z powodów politycznych. Odtąd przez kolejne 20 lat aż do emerytury pracował jako adwokat w Toruniu. Autor licznych książek historycznych, bibliofil, kolekcjoner, społecznik, a także artysta plastyk i fotograf, nagradzany na licznych wystawach. Zmarł 8 czerwca 1998 roku w Toruniu.
I z tejże prokurator Roman Wnękowski, uchwałą Rady Państwa PRL w 1954 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi jako pracownik prokuratury PRL. Zmarł najprawdopodobniej 23 marca 1993 roku w Warszawie. Teraz, na podstawie procesowych materiałów archiwalnych wyłoniła się następująca obsada sędziowska dla Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Przewodniczącym prezesem Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie był Henryk Cieśluk. I poproszę o zdjęcie numer 6. W grupie analizowanych akt pojawiło się 8 sędziów Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie. Mikołaj Grocholski, Franciszek Kwaśniak, Władysław Zawadzki, Andrzej Garus, Tadeusz Łuszczewski, Jan Walewski, Bronisław Dill i Józef Szałański. Na podstawie procesowych materiałów archiwalnych wyłoniła się też następująca obsada prokuratorska dla prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie. Jako prokuratorzy tejże prokuratury występują Stefan Walczak, Julian Popek. Natomiast jako wiceprokuratorzy J. Walczak, Stanisław Ciesielski, Julian Popek, zapewne tożsamy z prokuratorem powyższym tegoż sądu, który mógł występować w obu rolach, Jan Walewski, Julian Leszczyński, Anna Czerska, Jerzy Lewiński, S. Bronowski i Wiesław Anc. I teraz chciałbym też się przyjrzeć kilku biografiom sędziów i prokuratorów Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Przewodniczącym był Henryk Cieśluk. Na przedstawionej fotografii znajduje się on jako druga osoba od lewej strony. Pełni tutaj funkcję prokuratora przed Specjalnym Sądem Karnym w Lublinie. Później przeszedł na stanowisko prezesa Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Także to jest ta osoba druga od lewej strony. Henryk Cieśluk, o którym mowa, urodził się 8 grudnia 1906 roku w Łomży. Od 1927 roku w Komunistycznej Partii Polski. W latach 1938-39 pracownik umysłowy ubezpieczalni społecznej w Ciechanowie. W latach 1939-40 główny buchalter w Raj Petrep Sojus w Łomży i Śniadowie. W latach 40-41 przewodniczący komisji rewizyjnej w obu Petrep Sojus w Białymstoku. W latach 41-44 robotnik rolny w majątku Wiedomicze Kwatery, to jest na obecnej Białorusi, od 44 roku w Polskiej Partii Robotniczej. W latach 1944-45 szef w prokuraturze Specjalnego Sądu Karnego w Lublinie i z tego okresu pochodzi to ta fotografia. W latach 1945-46 prezes Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie. W latach 47-49 prezes Sądu Okręgowego w Łodzi. Od 48 roku w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 49-53 szef w prokuraturze wojewódzkiej w Poznaniu. W latach 52-56 podsekretarz stanu, wiceminister w Ministerstwie Sprawiedliwości. W latach 57-61 radca ministra w Ministerstwie w Handlu Wewnętrznego. W latach 1961-72 zastępca prokuratora generalnego, w latach 82-89 członek Trybunału Stanu. Sędzia Mikołaj Grocholski, dotychczasowy sędzia Sądu Grodzkiego w Łodzi, został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sędzia Władysław Zawadzki, najprawdopodobniej urodzony 8 września 1885 roku w Wilnie, profesor na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w okresie międzywojennym. Sędzia Andrzej Garus, jako egzaminowany aplikant sądowy, został w 1937 roku mianowany asesorem sądowym w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Sędzia Tadeusz Łuszczewski, w okresie międzywojennym sędzia w procesie członka Komunistycznej Partii Polski Zenona Kliszki złożył wotum separatum w tej sprawie dotyczące wyroku. W późniejszym czasie pracował jako adwokat. Jan Walewski, urodzony w 1876 roku w Gąbinie. W 1921 otworzył kancelarię adwokacką w Warszawie. W latach 1935-37 pisarz hipoteczny w Pułtusku. W latach 40-43 kierownik Urzędu Hipotecznego w Ostrowi Mazowieckiej. W latach 43-44 przewodniczący Polskiego Komitetu Opiekuńczego na powiat ostrowski z ramienia Rady Głównej Opiekuńczej.
W 1944 roku przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej i przewodniczący związków zawodowych na powiat ostrowski. Od 4 listopada 1944 roku sędzia i zastępca przewodniczącego Specjalnego Sądu Karnego na Okręg Apelacji Warszawskiej. Od listopada 1946 roku, po zniesieniu specjalnych sądów karnych, do lutego 1948 roku sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z siedzibą w Łodzi. Od lutego 1948 roku delegowany do pełnienia czynności sędziowskich w Sądzie Okręgowym w Łodzi, gdzie pracował nadal w lutym 1950 roku. I sędzia Bronisław Dill był między innymi sędzią w procesach zbrodniarzy z obozu na Radogoszczu w Łodzi. To zdjęcie jeszcze nam się tutaj przyda. Na podstawie procesowych materiałów archiwalnych wyłoniła się następująca obsada sędziowska dla Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu. Przewodniczącym prezesem Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu był Bohdan Zembrzuski. On jest tutaj widoczny w środku pomiędzy dwoma ławnikami. Wówczas był prezesem Specjalnego Sądu Karnego w Lublinie, a później został przeniesiony na stanowisko prezesa Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu. O tym jeszcze za chwilę wspomnę. W grupie analizowanych akt pojawiło się 5 sędziów Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu: Włodzimierz Ostrowski, Józef Schubert, Seweryn Ossowski, dr Henryk Stachowski i Leonard Woltyński. Na podstawie procesowych materiałów archiwalnych wyłoniła się też następująca obsada prokuratorska dla Prokuratury Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu. Jako prokuratorzy występują tam Henryk Gapiński, Ignacy Mojkowski, Antoni Wroński, Leszek Jaksa, Edmund Łyskowski, Czesław Matysiak i Wacław Jąsik. Natomiast jako wiceprokuratorzy pełniąca obowiązki Zofia Dormanowska, Alfons Lechman, Michał Grzegorzewicz, pełniący obowiązki Wiktor Andrzejewski, pełniący obowiązki Leopold Gąsiorowski, pełniący obowiązki Zenon Terlecki, Kazimierz Garszyński, Ignacy Mojkowski. Zapewne tożsamy z powyższym prokuratorem tego sądu, który mógł występować w obu rolach. Pełniący obowiązki Jerzy Nosal, pełniący obowiązki Alfons Bartkowiak, pełniący obowiązki Leszek Jaksa oraz pełniący obowiązki Marian Świtoński. Chciałbym się przyjrzeć kilku biografiom sędziów i prokuratorów Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu. Możemy też przejść do następnego zdjęcia, 7. Bohdan Zembrzuski, urodzony 25 listopada 1903 roku w Warszawie, ukończył studia prawnicze. W 1926 roku został aplikantem w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Był członkiem Stronnictwa Demokratycznego, a także w późniejszym czasie BBWR. W latach 1932-1939 był kolejno wiceprokuratorem w sądach okręgowych w Toruniu, następnie w Grudziądzu i w Tarnowie. W czasie okupacji od 1940 roku pracował jako adwokat w Mielcu. Po zakończeniu okupacji został najpierw przez krótki okres przewodniczącym Specjalnego Sądu Karnego w Lublinie i z tamtego okresu pochodziło to poprzednie zdjęcie, a następnie w latach 1945-1946 przewodniczącym prezesem Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu. Poproszę o kolejne zdjęcie. Po zniesieniu specjalnych sądów karnych w końcu 1946 roku został prezesem Sądu Okręgowego w Poznaniu. W latach 1949-51 był rozpracowywany przez sekcję trzecią Wydziału 5 WUBP w Poznaniu jako przedwojenny sędzia sanacyjny, ale ostatecznie zaniechano jego czynnego rozpracowywania, a materiały zostały złożone do archiwum. W późniejszym czasie pracował we własnej kancelarii adwokackiej w Poznaniu i w Zielonej Górze. Sędzia Seweryn Ossowski, urodzony prawdopodobnie 18 października 1898 roku. W okresie międzywojennym aplikował w Sądzie Powiatowym w Gostyniu, następnie został sędzią Sądu Grodzkiego w Lesznie. Zmarł 5 września 1953 roku. Doktor Henryk Stachowski, sędzia, w 1923 roku został przeniesiony wskutek własnego podania ze stanowiska aplikanta w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu na stanowisko aplikanta w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie z delegacją do pełnienia zastępczo czynności sędziego śledczego w Sądzie Okręgowym w Łodzi. W 1929 został przeniesiony ze stanowiska podprokuratora przy Sądzie Okręgowym w Łodzi i mianowany na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu.
W 1938 roku brał udział jako sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu w głośnym procesie zabójcy księdza proboszcza Stanisława Strajcha z parafii w Luboniu. Od 1945 roku prezes Sądu Okręgowego w Głogowie z siedzibą w Nowej Soli. I sędzia Leonard Woltyński w 1928 roku jako egzaminowany aplikant został asesorem sądowym w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Prokurator Henryk Gapiński, żyjący w latach 1913-1995, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego, członek korporacji studenckich, pracował jako radca prawny. Ignacy Mojkowski w 1937 roku został przeniesiony wskutek własnego podania ze stanowiska wiceprokuratora okręgowego w Gdyni na stanowisko wiceprokuratora okręgowego w Poznaniu. Prokurator Antoni Wroński, urodzony 1 stycznia 1908 roku w Brodnicy, absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego, w 1934 roku członek korporacji studenckich, po studiach aplikację sądową złożył w 1938 roku, zdał egzamin sędziowski, po wybuchu II wojny światowej pracował w sądzie w wydziale zamiejscowym we Włocławku. Następnie został zmobilizowany, brał udział w walkach kampanii wrześniowej 1939 roku. Po zakończeniu walk trafił do niemieckiej niewoli i przebywał w stalagach, oflagach. Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku powrócił do kraju. W latach 1945-1946 pracował jako podprokurator w prokuraturze Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu. Zmarł 16 października 1994 roku w Poznaniu. Prokurator Edmund Łyskowski w 1937 roku został wskutek własnego podania przeniesiony ze stanowiska podprokuratora okręgowego w Kaliszu na stanowisko podprokuratora okręgowego w Poznaniu. Wacław Jąsik, prokurator, urodzony 6 czerwca 1903 roku w Łodzi, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego w 1926 roku. Działacz Organizacji Młodzieży Narodowej, członek korporacji studenckich. Po uzyskaniu aplikacji pracował jako sędzia grodzki i okręgowy w Wielkopolsce. W czasie II wojny światowej trafił do Warszawy, gdzie pracował najpierw jako robotnik fizyczny, następnie zaś od 1940 roku jako adwokat. Od 1941 roku działał w konspiracji pod pseudonimem Zdzisław Krzesiński. Na przełomie 1944 i 1945 roku objął funkcję wiceprokuratora Specjalnego Sądu Karnego w Warszawie z siedzibą w Siedlcach. Od 1945 roku działacz Stronnictwa Demokratycznego. W latach 1945-1946 prokurator Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu. W latach 1946-1950 prokurator Sądu Najwyższego. W 1950 roku wskutek odmowy oskarżania w procesach politycznych został przeniesiony w stan spoczynku. W latach 1947-1952 poseł na Sejm Ustawodawczy, następnie w latach 1953-1963 aż do przejścia na emeryturę prowadził własną działalność adwokacką w Poznaniu. Był aktywny w wielu dziedzinach, był między innymi członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Poznaniu, następnie przewodniczącym Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej dla adwokatów z terenu apelacji poznańskiej, wiceprezesem oddziału Zrzeszenia Prawników Demokratów, działaczem związków sportowych, autorem publikacji i opracowań z dziedziny prawa, odznaczony dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi w 1938 i w 1950 roku oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1957 roku. Zmarł 5 sierpnia 1979 roku w Poznaniu. Prokurator Zofia Dormanowska, urodzona 20 sierpnia 1910 roku w Bielsku-Białej. W 1934 roku ukończyła studia na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego. W tym też roku opublikowała swój pierwszy wiersz w piśmie Ilustracja Polska. W czasie okupacji pracowała w Radzie Głównej Opiekuńczej w Krakowie. Po wojnie zamieszkała w Poznaniu. W latach 1945-1946 pracowała jako prokurator Specjalnego Sądu Karnego w Poznaniu. W 1949 roku została zwolniona z pracy z przyczyn politycznych. W 1950 roku przeniosła się do Warszawy. W latach 50-71 pracowała jako radca prawny w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
w 1955 roku, odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, po przejściu na emeryturę powróciła do twórczości poetyckiej, publikując w 1977 roku swój pierwszy tomik wierszy. Zmarła w 1995 roku. Prokurator Alfons Lechmann. W 1933 roku został mianowany aplikantem w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Toruniu. Następnie jako egzaminowany aplikant sądowy został w 1938 roku mianowany asesorem sądowym w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. W 1956 roku jako prokurator prokuratury wojewódzkiej w Poznaniu był oskarżycielem m.in. w tzw. procesie trzech przeciwko poznańskim robotnikom. Michał Grzegorzewicz, asesor sądowy w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, został w 1937 roku mianowany podprokuratorem Sądu Okręgowego w Poznaniu. Prokurator Wiktor Andrzejewski w 1913 roku żył w latach 1913-2006, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego od około 1934 roku, po II wojnie światowej wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej w Poznaniu. W latach 1991-1994 członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Filistrów Poznańskich Korporacji Akademickich. I prokurator Kazimierz Garszyński, urodzony w 1901 roku, studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim, członek korporacji studenckich, radca prawny. W 1936 roku został przeniesiony wskutek własnego podania ze stanowiska podprokuratora Sądu Okręgowego w Ostrowie na stanowisko podprokuratora Sądu Okręgowego w Poznaniu. W czasie II wojny światowej członek komendy głównej AK w 1945 roku wiceprokurator delegowany z Poznania do Bydgoszczy w ramach Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce sporządził raport dotyczący niemieckiego propagandowego mitu tzw. bydgoskiej krwawej niedzieli. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945 roku i Odznaką Honorową Miasta Poznania. Zmarł 29 sierpnia 1986 roku w Poznaniu. Szanowni Państwo, Polska Lubelska, poszukując podstaw nacjonalistycznej legitymizacji swojej władzy, uznała za jedną z form konsolidacji społeczeństwa może być jego antyniemieckość, a właściwie antyhitleryzm. Przejawem takiej postawy stała się silna potrzeba ukarania nazistów za popełnione na terenie Polski zbrodnie. Okazało się, że był to argument trafiony, gdyż nic tak nie jednoczyło narodu, jak jednolita postawa względem niemieckiego okupanta. Tym argumentem przedstawiciele rządzącej Polskiej Partii Robotniczej potrafili posługiwać się instrumentalnie i skutecznie. Partia uznała, że przypadła jej czołowa rola w usunięciu nazistów z kraju i to daje jej prawo przewodzenia narodowi polskiemu. W tym nowym układzie politycznym, który uformował się w wyniku porozumień jałtańskich, kiedy to Polska stała się państwem uzależnionym od Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, nie było oczywiście mowy o osądzeniu zbrodni drugiego okupanta, Sowietów. Nowe władze Polski Lubelskiej musiały się liczyć z opinią ogółu społeczeństwa domagającego się sprawnego ukarania osób odpowiedzialnych za popełnienie zbrodni. Poproszę na kolejne zdjęcie zbrodni nazistowskich. Stąd bierze początek wyodrębniony charakter organizacyjny sądów powołanych do tego rodzaju spraw. Następne, poproszę o tak. Powołanych do tego rodzaju spraw, odpowiednich norm prawnych, a także doraźność postępowań. Jak wiele lat później referował Lech Domeracki, późniejszy minister sprawiedliwości PRL, od początku powołanie sądów specjalnych było traktowane jako rozwiązanie doraźne, bowiem niemal jednocześnie trwały prace przygotowawcze w celu odtworzenia wymiaru sprawiedliwości opartego na ludowych zasadach ustrojowych. Poprzez udział ławników rekrutujących się spośród członków wojewódzkich rad narodowych, nowe polskie władze zapewniły sobie udział w wydawaniu wyroków w sprawach dotyczących zbrodni wojennych. Dość wspomnieć, że decyzje, które podejmował skład orzekający Specjalnego Sądu Karnego, były podejmowane w drodze głosowania w gronie trzech osób, sędzia przewodniczący oraz dwóch ławników. Odpowiednia arytmetyka procesowa wskazuje, że przy zgodności obu ławników mogli oni przegłosować stosowne postanowienia sądu. Funkcjonowanie państwa w tym okresie opierało się zasadniczo na przedwojennych aktach prawnych.
Przyjęto jednak zasady interpretacyjne, w których wymagano tłumaczenia tych przepisów w ten sposób, aby odpowiadały potrzebom tworzącego się nowego ludowego systemu społeczno-politycznego. Rozpoczynał się proces przebudowy sądownictwa polskiego na podstawie doświadczeń sowieckich. Pracownicy resortu sprawiedliwości, a następnie Ministerstwa Sprawiedliwości nie kryli celów, jakim miało służyć sądownictwo. Jednak w omawianym okresie ów proces przebudowy dopiero się zaczynał, a jego apogeum przypadło na epokę rozpoczynającą się od 19 stycznia 1947 roku, dnia sfałszowanych wyborów do Sejmu Ustawodawczego pierwszej kadencji, kiedy komuniści poczuli się silni, a w konsekwencji czego zaczęli dokonywać wiele zmian w otaczającej rzeczywistości. Sędziowie i prokuratorzy, którzy przeżyli wojnę, około 3,5 tysiąca, zgłaszali się do służby od połowy 1944 roku. Z tej liczby około 1300 zostało zatrudnionych w strukturach sądownictwa i to oni w początkowym okresie Polski Ludowej stanowili podstawowe kadry sędziowskie i prokuratorskie. W kwietniu 1946 roku tak ten stan rzeczy komentował na posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej wiceminister sprawiedliwości Leon Hein, wskazując jednocześnie kierunek zmian. Ministerstwo Sprawiedliwości jest jedynym ministerstwem w odrodzonej Polsce, które odbudowując się oparło się wyłącznie na starych kadrach sędziowskich i prokuratorskich, to jest sięgnęło do przedwojennego aparatu wymiaru sprawiedliwości. Znaczna część naszych sędziów i prokuratorów do tej pory nie zajęła jeszcze aktywnej postawy wobec zachodzących przemian, jakie w kraju się dokonują. W wyniku tej biernej postawy mamy dzisiaj niewątpliwie jeszcze nienormalny stan w sądownictwie i dlatego chcielibyśmy wprowadzić do sądownictwa nowy strumień krwi. Koniec cytatu. Przedwojenni sędziowie i prokuratorzy nie dawali się w takim stopniu, w jakim oczekiwały od nich tego władze, wykorzystywać do walki z przeciwnikami politycznymi, a umożliwiło to władzom sformułowanie użyte w nazwie dekretu z 31 sierpnia 1944 roku, gdzie na końcu jest mowa o ukaraniu zdrajców narodu polskiego. Jednak prawdopodobnie ze względu na postawę przedwojennej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej, tylko w niewielkim stopniu w początkowym okresie obowiązywania tegoż dekretu można go było wykorzystać w celu zwalczania opozycji. W późniejszym czasie wykorzystywanie przepisów tegoż dekretu do zwalczania członków podziemia niepodległościowego stawało się regułą, ale przypadało to już na okres po zniesieniu specjalnych sądów karnych. I na co zwraca uwagę Maria Turlejska w swoim opracowaniu, prawdopodobnie można późniejszą likwidację specjalnych sądów karnych częściowo tłumaczyć niewystarczająco dyspozycyjną postawą kadry sądowniczej wobec władz komunistycznych. Zniesienie bowiem specjalnych sądów karnych nastąpiło w przededniu rozpoczęcia masowej akcji ekstradycyjnej zbrodniarzy nazistowskich z Zachodu. Wcześniej na łamach prasy rządowej oskarżano sędziów i ławników o wydawanie niewspółmiernie niskich wyroków w stosunku do popełnionych win. Jednocześnie, jak zauważył Andrzej Rzepliński, uniewinnienie w procesie doraźnym kończyło się zwolnieniem oskarżonego bez możliwości złożenia apelacji przez prokuratora. Problem ten komuniści rozwiązali w późniejszym dekrecie z 22 stycznia 1946 roku powołującym Najwyższy Trybunał Narodowy. Przewidziano tam możliwość wniesienia przez pierwszego prokuratora Najwyższego Trybunału Narodowego kasacji przed upływem terminu 3 miesięcy od daty wydania wyroku przez specjalny sąd karny. Sprawę kasacyjną rozpatrywał Najwyższy Trybunał Narodowy na posiedzeniu niejawnym przy dopuszczalnym udziale obrońcy. Ten stan miał się stopniowo zmienić. Powiew świeżości do sądownictwa mieli wprowadzić odpowiednio ideowo ukształtowani absolwenci, łącznie było ich ponad 1,5 tysiąca, specjalnie do tego celu powoływanych szkół prawniczych. Funkcjonariusze ci sumiennie wykonywali zadania nakładane na nich przez nowy komunistyczny system społeczno-prawny, a dopiero w późniejszym okresie część z nich ukończyła studia uniwersyteckie. Władze Polski Ludowej w początkowym okresie swego funkcjonowania wykazywały dbałość o zachowanie uwiarygodniających je w oczach społeczeństwa polskiego elementów. Stopniowo jednak modyfikowały prawo II Rzeczypospolitej w kierunku pożądanym dla siebie. Przedwojenny sędzia orzekający w Ludowym Trybunale miał być postrzegany przez społeczeństwo jako bezpośredni kontynuator ciągłości wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej. Z czasem ta dbałość o pozory ciągłości funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości była coraz bardziej iluzoryczna. Ponieważ jednak należało dokonać skomplikowanego zabiegu dostosowania przedwojennego prawa do potrzeb młodego ludowego państwa,
Konieczni byli wykształceni prawnicy, fachowcy, których nie mogły jeszcze wówczas dostarczyć władze Polski Ludowej. Te bowiem nie dysponowały w tym czasie jeszcze własnymi kadrami sędziów, prokuratorów i adwokatów, którzy byliby wykształceni w duchu nowej ideologii. Ta sytuacja miała się niebawem zmienić. W omawianym okresie władze Polski Ludowej wydały szereg przepisów prawnych, które pozwalały im na kształtowanie w pewnym zakresie polityki kadrowej w polskim sądownictwie. Były to chronologicznie, i teraz w telegraficznym skrócie, dekret PKWN z dnia 15 sierpnia 1944 roku o wprowadzeniu sądów przysięgłych, dekret PKWN z 23 października 1944 roku o powołaniu i ukonstytuowaniu ławy przysięgłych, dekret PKWN z 14 listopada 1944 roku o upoważnieniu do tworzenia sądów oraz zmiany ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na inne miejsca służbowe, dekret PKWN z dnia 27 grudnia 1944 roku o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych, tak w oryginale, dekret PKWN z dnia 28 grudnia 1944 roku o ślubowaniu urzędników państwowych i sędziów, poproszę teraz o zdjęcie numer 10, dekret z 14 marca 1945 roku uchylający zakaz należenia sędziego do partii politycznej, tutaj właśnie widzimy ślubowanie świadków biegłych, dekret z dnia 24 maja 1945 roku o tymczasowych przepisach uzupełniających prawo o ustroju adwokatury, dekret Prezydium Krajowej Rady Narodowej z dnia 16 listopada 1945 roku o postępowaniu doraźnym, dekret Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 22 stycznia 1946 roku o wyjątkowym dopuszczeniu do obejmowania stanowisk sędziowskich, prokuratorskich, notarialnych oraz do wpisywania na listę kandydatów, na listę adwokatów oraz ostatni dekret Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 22 lutego 1946 roku o rejestracji i przymusowym zatrudnieniu we władzach wymiaru sprawiedliwości osób mających kwalifikację do objęcia stanowiska sędziowskiego. Jeszcze pod koniec 1946 roku 9 na 10 sędziów wywodziło się z przedwojennej Palestry. Ten model rekrutacji kadr był charakterystyczny zarówno dla sądownictwa powszechnego i specjalnego. Wpływ na orzecznictwo sądowe ówczesne władze komunistyczne zapewniły sobie, jak zostało powiedziane, poprzez odpowiedni dobór ławników, a stopniowo również przez nowy nabór kadr prokuratorskich i sędziowskich. Jednakże w omawianym okresie było na to za wcześnie i z konieczności musiano się opierać w znacznym stopniu na kadrze przedwojennej. W zamian zyskiwano wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Należy od razu zaznaczyć, że władze komunistyczne przejęły od samego początku monopol kontroli nad sądownictwem specjalnym. Wprowadzali instytucję ławników niebędących zawodowymi sędziami i dali im decydujący wpływ na kształt wyroków przy zachowaniu względów proceduralnych realizowanych przez sędziów wykwalifikowanych, pełniących wówczas podczas procesów funkcje przewodniczących, niekiedy protokolantów. Ławnicy uzyskali pełne prerogatywy sędziowskie. Andrzej Rzepliński zwraca uwagę na to, że samo utworzenie i rozszerzanie kompetencji sądów specjalnych było formą łamania niezawisłości sędziów i sądownictwa. Z informacji biograficznych dotyczących sędziów i prokuratorów omówionych w innym miejscu mojego wystąpienia można wyciągnąć wnioski potwierdzające powyższe uwagi. Właściwie cała kadra sędziowsko-prokuratorska, o której udało się zebrać jakiekolwiek informacje i zamieścić w odpowiednich miejscach tegoż wystąpienia, w którym analizowana jest działalność poszczególnych specjalnych sądów karnych, zdobyła doświadczenie w sądownictwie przedwojennym. To wtedy uzyskali uniwersyteckie wykształcenie prawnicze, działali w akademickich korporacjach, byli członkami organizacji niepodległościowych, udzielali się w pracy społecznej, zdobywali doświadczenie jako aplikanci, asesorzy, sędziowie, prezesi, podprokuratorzy, prokuratorzy i obrońcy. Wiele z tych osób, zanim trafiło do specjalnych sądów karnych, pracowało od wielu lat w sądownictwie powszechnym. Nawiasem mówiąc, krótko, blisko dwuletni epizod obecności w strukturach tych sądów jest często skrupulatnie pomijany w mniej lub bardziej oficjalnych notkach biograficznych tychże sędziów i prokuratorów.
Straty wojenne w szeregach polskich adwokatów były też znaczne. Z 7980 pracujących w II Rzeczypospolitej wojny nie przeżyło około 4,5 tysiąca, co stanowi około 57%. Pozostało więc około 43% przedwojennych polskich adwokatów. To oni stanowili pierwsze kadry obrońców w powojennych sądach, również tych specjalnych. Udział obrońców bowiem w rozprawach głównych w trakcie procesów przed specjalnymi sądami karnymi był konieczny. Również tutaj na adwokaturę władze Polski Ludowej chciały mieć swój wpływ. Zniesiono funkcjonujący od jesieni 1944 roku na podstawie dotychczasowych przepisów samorząd adwokacki, odradzających się na bazie oddolnych ruchów w trakcie dobiegającej końca wojny. Odtąd minister sprawiedliwości uzyskał arbitralne prawo powoływania tymczasowych władz adwokatury, Naczelnej Rady Adwokackiej, Okręgowych Rad Adwokackich, Sądów Dyscyplinarnych i Komisji Rewizyjnych, co stanowiło swoje odzwierciedlenie także w nazwach tych gremiów. Panie doktorze, przepraszam, tak? Że wchodzę w słowo, ale będziemy musieli powoli zbliżać się do końca, żeby jeszcze był czas na dyskusję. Obiecałam o tym przypomnieć, także... Jak najbardziej. To ile jeszcze minut, powiedzmy? Pięć? Dobrze. Postaram się zmieścić. Warto wspomnieć, że przedwojenni sędziowie i prokuratorzy oraz adwokaci mieli poprzez swoje doświadczenie przeważnie pozytywny wpływ na proceduralną prawidłowość procesów toczących się przed specjalnymi sądami karnymi. W swoich orzeczeniach sędziowie nie kierowali się prawem odwetu wobec niemieckich zbrodniarzy, a kryterium narodowe nie miało dla nich większego znaczenia. Starali się zachować obiektywizm pomimo represji wywieranej przez społeczeństwo polskie z jednej strony oraz władzę ludową z drugiej strony. Poproszę o kolejne zdjęcie. Należy też zwrócić uwagę na to, że funkcję przedwojennego sędziego śledczego przejęło faktycznie na siebie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i podległe mu organy. Przygotowując dochodzenie, śledztwa w sprawach o zbrodnie wojenne nie prowadzono, jak pamiętamy, aż do momentu przekazania sprawy prokuratorowi zobowiązanemu do sformułowania aktu oskarżenia najpóźniej po 14 dniach od momentu ujęcia podejrzanego. W zależności od tego, jak długo organy bezpieczeństwa państwa prowadziły dochodzenie, o tyle skracał się czas potrzebny prokuratorowi do przygotowania aktu oskarżenia. Od 1945 roku więzienia i areszty, w których przebywali oskarżeni o zbrodnie narodowo-socjalistyczne, podlegały Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego. W ministerstwie funkcjonował specjalny wydział, a następnie Departament Więziennictwa i Obozów, w którym kierowali kolejno w omawianym okresie podpułkownik Teodor Duda od 1944 do 27 września 1945 roku, podpułkownik Dagobert Jerzy Łańcut od 27 września 1945 do 7 listopada 1946 oraz pułkownik Stanisław Pizło od 7 listopada 1946 roku. Wszystkie powyższe elementy miały istotne znaczenie w przygotowywaniu procesów przed specjalnymi sądami karnymi. Pomimo tego jednak przeważnie przewodniczący zwracali uwagę na właściwy przebieg postępowań, prokuratorzy usiłowali znaleźć właściwe normy prawne będące podstawą sporządzania aktów oskarżenia oraz podeprzeć zarzuty materiałem dowodowym, a adwokaci czynili starania o rzetelną obronę oskarżonych i ostatecznie adekwatną do winy karę. Natomiast z podanych powyżej przyczyn decydujący wpływ na końcowe orzeczenie wyroku specjalnego sądu karnego i tak należał do ludowych sędziów, czyli ławników. Orzecznictwo specjalnych sądów karnych stanowiło pierwszą w Polsce próbę zmierzenia się z problemem odpowiedzialności osób oskarżonych o niemieckie zbrodnie wojenne. Polska z racji tego, że była prekursorką w stworzeniu stosownej podstawy prawnej i aktu ustawodawczego powołującego sądy specjalne, nie mogła korzystać z doświadczeń międzynarodowych w tej kwestii. Uproszczona procedura miała gwarantować sprawny i szybki przebieg postępowań, a co za tym idzie również wydawania wyroków. W praktyce różnie ten postulat był realizowany. Surowe w początkowym okresie sankcje ulegały z czasem coraz większemu złagodzeniu. W orzecznictwie przewija się cała paleta zastosowanych kar, przy czym przeważają sankcje skrajne, to znaczy albo skazywano zbrodniarza na karę śmierci, albo stosowano wobec niego uniewinnienie bądź stosunkowo niski wymiar kary więzienia, do 3 lat włącznie. Szczególnie rzadkie były kary dożywotniego więzienia. Przy orzekaniu sankcji wieloletniego pozbawienia wolności stosunkowo nieczęsto zdarzało się, ażeby skazany odbywał karę w całości. Krótki okres, w którym funkcjonowały specjalne sądy karne, stanowi pewną zamkniętą całość.
ma swój początek i koniec, a także swoje cechy charakterystyczne, z których na czoło wysuwają się doraźny tryb postępowań oraz znaczna przewaga wśród osób skazanych osób pochodzenia miejscowego. Ten drugi aspekt wiąże się z tym, że władze okupacyjne oraz członkowie narodowo-socjalistycznych organizacji z funkcjonariuszami aparatu policyjnego na czele uciekli przed zbliżającym się frontem w głąb Rzeszy, a miejscowi sympatycy nazizmu pozostali, bądź wrócili w rodzinne strony po przesunięciu się głównych działań wojennych w kierunku zachodnim. Stąd ci drudzy częściej byli zatrzymywani przez polskie organy ścigania. Na miejscu łatwiej mogli zostać rozpoznani, szybciej można było zebrać materiał dowodowy i przesłuchać odpowiednich świadków. Zaś członkowie pierwszej skazanej grupy, którzy znaleźli się na terenach tzw. Starej Rzeszy i tam zostali ujęci przez aliantów, musieli zostać najpierw ekstradytowani, następnie dostarczeni do właściwego miejscowo sądu krajowego. Dopiero wtedy rozpoczynał się proces gromadzenia dokumentacji i poszukiwania świadków. Zwykle zajmowało to tyle czasu, że sprawy nie zdążyły się już zakończyć przed zlikwidowaniem specjalnych sądów karnych, a orzecznictwo w takich sprawach należy już do następnego okresu, w którym wyroki wydawały sądy powszechne. Dziękuję. Dziękuję panie doktorze za wykład i skrócenie wypowiedzi. Wiem, że... Duże skrócenie, także kilka takich elementów jak adwokaci, jak wpływ ich na procesy pominąłem, bo to jakby jest rzecz mniej ważna od tego istotnego tutaj nurtu sędziów i prokuratorów. Bardzo to dziękuję. No tutaj wątek kadry prawniczej został, oczywiście jeśli chodzi o organy ścigania, przez pana dość szczegółowo przedstawiony, no za co również bardzo dziękuję. Informacje te znajdziemy w książce, ale także te biograficzne aspekty i pana ustalenia dotyczące osób skazanych przed specjalnymi sądami karnymi. Drugi tom publikacji, którą pokazywałam, rozprawy doktorskiej doktora Pawlickiego, składa się tylko z kilkuset biogramów zrekonstruowanych na podstawie akt procesowych. I chciałabym właśnie do tego zadać pytanie dotyczące być może trochę metodologii pracy. Pisze pan o 1658 postępowaniach karnych, czyli prawie 1700 postępowaniach, które musiał pan przebadać. Był to materiał do rekonstrukcji tych danych. W jaki sposób z tak dużym zasobem archiwalnym i czy jest to zasób tylko jednego archiwum, czyli źródła, z których pan korzystał, udało się to panu dokonać? Wydaje się to być, patrząc na efekty pracy, bardzo długotrwałym procesem. Czy te materiały wcześniej były opracowane? Bo publikacje tak obszerne jak pana na ten temat się nie pojawiały, ale też odnośnie tej ilości postępowań i właśnie pracy specjalnych sądów karnych w Poznaniu, Toruniu i Warszawie z siedzibą w Łodzi. W jaki sposób zbierano materiały dowodowe w tych pierwszych miesiącach po wojnie, patrząc na przykład Specjalnego Sądu Karnego w Lublinie, jest to już proces załogi Majdanka z grudnia 1944 roku. Jednocześnie z postępowaniem dowodowym praktycznie zaraz zaczyna się proces karny. W jaki sposób przygotowanie tak dużej ilości procesów wpływało na ich przebieg? Jak mógłby pan to ocenić? To by były moje dwa pytania. Proszę odpowiedzieć w dowolnej kolejności. A tutaj już na czacie państwo zwracają się, też zgłaszają chęć zadania pytania. Można napisać pytanie na czacie, do czego zachęcam, albo udzielimy państwu głosu, tylko proszę to zakomunikować. Dobrze, więc proszę panią, nie zostały opracowane te materiały, o których pani mówiła. Materiały procesowe specjalnych sądów karnych są o wiele obszerniejsze, to znaczy te, na których ja pracowałem, to one już były po przeprowadzonej przeze mnie selekcji. Musiałem wyeliminować osoby, które popełniały zbrodnie poza krajem warty, który mnie interesował. Takie sprawy, które zakończyły się już przed sądami powszechnymi, czyli nie przed specjalnymi sądami karnymi, oraz osoby, które trafiały się tam czasami przypadkowo sądzone z innych dekretów, z innych paragrafów. Także tutaj tych spraw było o wiele więcej. Natomiast to na których ja już pracowałem, które omówiłem, to są wszystkie takie sprawy, które zostały popełnione w kraju warty i
osądzone przez specjalne sądy karne. To znaczy tam, że postępowanie zakończyło się przed specjalnymi sądami karnymi, a nie zostało przekazane do procedowania do już dalszych organów sądowych. Nie? Więc tutaj tak to wyglądało. Wszystkie te materiały procesowe znajdowały się w zasobie Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i na mocy odpowiednich ustaw zostały przekazane do zasobu Instytutu Pamięci Narodowej, który z kolei rozdzielił je terytorialnie do tych oddziałów i centrali, gdzie miały miejsce, gdzie były siedziby tych sądów. Także tak to wygląda od strony technicznej. Wspomniała Pani taką ważną informację, że tych postępowań było troszkę mniej niż osób, które ja opisuję, które zostały osądzone, to jest 1800 blisko. Wynikało to z tego, że czasami w jednym postępowaniu specjalnego sądu karnego było objęte kilka osób, na przykład jakaś rodzina, dwie osoby, cztery nawet się zdarzały, także że stąd liczba procesów jest czasami niższa niż osób osądzonych. I teraz druga sprawa, te materiały dowodowe, o których Pani wspomniała, one były gromadzone już wcześniej na emigracji, no to tutaj wyjaśniłem, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powołało taką specjalną komórkę, która zbierała te dowody, ale no władze komunistyczne nie w pełnym stopniu korzystały z tych materiałów, więc zbierały swoje. No głównymi dokumentami były zeznania świadków, wizje lokalne, także jaka tylko była możliwość, to tak te materiały zbierano do przeprowadzenia tego dochodzenia, o którym wspomniałem, bo śledztwa się nie prowadziło. Wyeliminowano przedwojennego sędziego śledczego, także to dochodzenie miało charakter taki bardziej uproszczony, stąd te terminy wyznaczone były dosyć krótkie i one no czasami miały charakter takich pobieżnych działań, ale bo mimo tego udało się tam jakieś materiały zgromadzić i udokumentować zbrodnie, które podlegały osądzeniu przez specjalne sądy karne. O jednej z takich wizji lokalnych tutaj na zdjęciach widzieliśmy tego oskarżonego, który stał nad grobem swojej ofiary w trakcie właśnie. Tak tutaj on stoi. Na dole widać ekshumowane zwłoki osoby, którą zastrzelił. No tutaj widać też w tle tłum i chroniących żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, właśnie żeby ten tłum nie dokonał jakiegoś samosądu czy jakichś innych działań. Także tutaj cała ta wizja lokalna, no to wchodziło w ten czas właśnie też do dochodzenia, w czas zbierania dowodów. I tak to wyglądało, które potem przesyłano do prokuratora, a prokurator miał dość krótki czas, żeby przygotować akt oskarżenia. O, tutaj to można traktować też te szczątki jako właśnie dowody w sprawie, bo tutaj między innymi można ustalić, w jaki sposób ta osoba została zamordowana, czyli strzałem w tył głowy, który jest, otwór widoczny jest w tylnej części czaszki. Te czynności prokurator mógł przeprowadzić za pośrednictwem sądów grodzkich, również Urzędu Bezpieczeństwa, czy lokalnych urzędów bezpieczeństwa i odpowiednio udokumentować te oskarżenia. Ja tutaj przygotowałem, że w późniejszym czasie w praktyce osoba pokrzywdzona lub świadek czynu przestępczego składał doniesienie do organów ścigania i wtedy ta procedura zbierania tych materiałów się jakby dopiero zaczynała. Gdyby była współpraca między władzami komunistycznymi tutaj w kraju i rządem na emigracji, to można by posłużyć się tymi zebranymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych tamtejsze dokumentami. Natomiast no, tutaj to były sporadyczne, rzadkie przypadki i trzeba było tutaj działać na miejscu i jakby szyć z tej materii, do której był dostęp. Jest to ciekawa uwaga, bo te prace dokumentacyjne, które toczyły się na emigracji,
i faktycznie no, przybrały ogromny rozmiar ostatecznie. W roku 1945 kartoteka niemiecka, o której pan wspominał, czyli to archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, obejmowała 10 tysięcy nazwisk podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych w Polsce. To była kartoteka zbrodniarzy nazistowskich lub osób współpracujących z aparatem III Rzeszy i z tego, co pan mówi, ten zbiór byłby cennym uzupełnieniem dla polskich organów ścigania. Na pewno te dokumenty w jakimś zakresie były przekazywane, czy chociażby przez Komisję Narodów Niektóre krążyły w różnych egzemplarzach, więc można było dotrzeć do jakiegoś innego egzemplarza, natomiast tutaj tej bezpośredniej współpracy nie było. Ale nawet organy międzynarodowe, alianckie też w słabym stopniu korzystały z tych naszych materiałów, jakby żądając ciągłego ich uzupełniania, a de facto chyba, żeby zyskać na czasie, to zostało tam przewlekane i też nie zostały w takim stopniu wykorzystane, w jakim te osoby, które je zgromadziły, po prostu planowały wykorzystać. Tak, to bez wątpienia. Ja tylko chciałam taką uwagą się podzielić, czy refleksją, że to założenie dokumentacji zbrodni ludzkich w Polsce prowadzone z Londynu czy z perspektywy rządu polskiego na emigracji oczywiście miał na celu zdobycie jak najbardziej rzetelnej dokumentacji właśnie również polegającej na zawierającej materiały fotograficzne czy filmowe i one trafiły faktycznie do Londynu, ale z drugiej strony zakładano, że trzeba się skupić na zbieraniu tych dokumentów w kraju. Być może też ciekawym tropem badawczym byłoby zastanowienie się w jaki sposób i czy to w jaki sposób struktury Armii Krajowej, czy cywilnego państwa podziemnego, natomiast ich dokumentowanie zbrodni i te materiały, które udało się zebrać, były wykorzystywane w polskim wymiarze sprawiedliwości, szczególnie właśnie w tym pierwszym etapie. Ja też to pytanie zadałam ze względu na pana te wnioski podkreślone w książce dotyczące niskich kar, często spotykanych niskich kar w tych procesach, często rozczarowujących, czy nieodpowiadających oczekiwaniu społecznemu, co by mogło sobie wiązać właśnie również z małą ilością czasu, często na przeprowadzenie tych czynności zabezpieczenia dowodów, czy w ogóle ustalenia dowodów. Jest to też Ale wspomniała ciekawe. Pani o tym, ja myślę, że taką lukę w zbieraniu tych dokumentacji miała wypełniać Główna i Okręgowe Komisje Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Nie? No takie było ich zadanie i z tych materiałów się tam korzystało. Później się to rozwinęło w dosyć ciekawy sposób, bo ci fachowcy, którzy pracowali nad tymi sprawami, publikowali później bardzo ciekawe procesowe materiały lub też jakieś tam opracowania dotyczące aparatu policyjnego, chociażby poszczególnych obozów, jakichś reakcji na te rzeczy, które się w czasie II wojny światowej działy. Także ja myślę, że to w trochę inny sposób rozwiązano. Zgłosiła się do zadania pytania pani Monika Piotrowska, także oddajemy jej głos. Jest tutaj kolejne pytanie na czacie. Jeśli państwo jeszcze macie pytania, to zapraszamy. Do godziny 17.30 mamy czas na naszą dyskusję. A następnie Piotr Małochwiej, czyli pani Piotrowska. Ja zadam pytanie z czatu i Piotr Małochwiej. Dzień dobry, słucham panią. Dzień dobry, ja mam taki szereg pytań. Po pierwsze, taką ogólną uwagę, czy nie sądzi pan, że ławnicy wynikali nie z tego, że chciano najpierw zmodyfikować ostro ten polski aparat sądowniczy, tylko z tego, że były takie ogromne braki w kadrze sędziowskiej po wojnie, bo inteligencja była wybita po prostu łącznie z sędziami. To raz. Dwa, czy nie zauważył pan, że ci ławnicy, którzy zostali powołani do pracy, oni jednak czuli ciężar tej pracy i stawali na wysokości zadania w wielu przypadkach. Dwa, tutaj była mowa już o tym, że donoszono, że to był podstawowy sposób na wszczęcie procesu, to były donosy. I to były nawet donosy w wielu przypadkach, w związku z tym kary niskie mogły wynikać z tego, że dowodowo było to strasznie słabe, bo to nie były dowody, tylko donosy. I bazowały na niesprawdzonych zupełnie informacjach. Tutaj chciałam zapytać, czy pan się opierał tylko o sprawy
Znaczy, czy Pana interesowały tylko sprawy dotyczące zbrodni niemieckich w Polsce, czy to były sprawy dotyczące Volksdeutschów, podpisania listy, czy to było to wszystko? I jeżeli tak, to czy znalazł Pan akta procesowe Lucjana Kamińskiego, profesora uniwersyteckiego, jedynego sądzonego za kolaborację tej klasy inteligenta w Poznaniu, który został osądzony, ale dzięki adwokatom przede wszystkim, o których już Pan nie miał czasu mówić, ta kara była bardzo niska, stosunkowo niska. No niemniej i tak nie mógł dalej pracować, został po prostu poddany strasznej infamii, która trwa do dziś. Nie wiem, czy mi umknęło, w związku z tą sprawą interesuje mnie nazwisko sędziego Włodzimierza Ostrowskiego i prokuratora Leszka Jaksa, którzy właśnie w tej sprawie brali udział. I nie wiem, czy po prostu akurat nie wyłączyłam się i nie słyszałam informacji na ich temat. Bardzo by mnie to interesowało. Nie wiem, czy jeszcze mogę zadawać następne pytania, bo trochę ich mam. Skąd w ogóle Pan czerpał wiadomości o sędziach i o prokuratorach? Skąd te kariery dawały się odtworzyć? Jak to się stało? Czy... To już jest garść pytań, może zbierzemy je na razie. Dobrze. Tak? Czy panie doktorze, jak pan woli? Tak, nie, może tak zaczniemy od tych pierwszych pytań. To znaczy, tak, ma pani rację, że ci ławnicy oczywiście mogli reprezentować odpowiednią postawę etyczną, natomiast to nie byli fachowcy w sensie sędziowskim. I tutaj jakby celem też mogło to być różnie jakby przeprowadzane w praktyce, natomiast w teorii to oni zostali tam po to wprowadzeni, żeby mieć wpływ na te wyroki. Taki był cel komunistów. To jest pierwsza rzecz. Odnośnie teraz tych niskich wyroków, to jest to, co wcześniej wspomniałem, że ci główni funkcjonariusze, którzy mogliby odpowiadać za dowodzenie na przykład egzekucjami, za prowadzenie aparatu policyjnego na jakimś terenie, oni po prostu uciekli. Natomiast na miejscu zostały te osoby, których ciężar gatunkowy jest taki bardziej tam jednostkowy, prawda? Skrzywdził w jakiś sposób sąsiada czy jakąś tam mniejszą grupę. Czyli to jest to, że ja napisałem coś takiego, że w początkowym okresie próbnym, w tych latach 45-46, skazywane były najczęściej osoby wykonawców, a nie rozkazodawców, którzy zdążyli się skutecznie ukryć. I stąd tutaj wynika ten oczywiście z tego uniedokumentowania również, natomiast to jest taki główny cel. Wyjątkiem tutaj była to osoba Artura Greisera, taki jedyna osądzona przez inny rodzaj organu sądowego, jakim był Najwyższy Trybunał Narodowy. Była to jednak sprawa o szczególnym znaczeniu, nie tylko lokalnym. Dlatego dołożono wszelkich starań, ażeby udało się ją rozstrzygnąć w najkrótszym czasie. Poza tym takie były oczekiwania społeczne. Teraz do tych sędziów. Ja chciałbym wrócić. Pani zapytała o którego sędziego? Ostrowskiego, tak? I on... Ostrowskiego, Włodzimierza Ostrowskiego. Już zaraz nie zobaczymy, Ostrowski. Czy... Tak, bo sędzia Ostrowski też był. Mówimy to teraz źródła, na podstawie których można zrekonstruować biografię tych prawników. Tak. To zaraz. Powiem, tylko zobaczymy, czy ten sędzia Ostrowski... Aha, to mówimy teraz o... O sędzium Ostrowskim nie udało mi się zebrać tutaj żadnych materiałów, pomimo tego, że przeprowadziłem dosyć szeroką kwerendę. I sędzia Jaksa, prokurator Jaksa, tak? Przepraszam. Leszek Jaksa. Tak? Nie ma Anny w końcu. Ja mam dokumenty Kamińskiego przez niego podpisane i z pieczątką. Mm-hmm. Tak, wie pani co, to jest tak, że w tych materiałach procesowych te zapisy są bardzo różne, czasami dość niestaranne, dlatego ja w niektórych przypadkach mam tylko sam inicjał imienia i nazwiska, tam nie ma dalszych danych, czasami w niektórych ktoś był pełniącym obowiązki, a tego na przykład nie wpisywano, więc był tylko wydrukowany prokurator, więc to są różne sytuacje. Nie odnośnie tych dwóch osób nie mam informacji, natomiast do procesu profesora Kamińskiego dotarłem i on jest zamieszczony również w książce. Także jak najbardziej ta sprawa się tam znalazła. Dobrze, to było trzecie. Coś jeszcze pani zapytała, tak?
O źródła, na podstawie których można rekonstruować te życiorysy? Aha, te życiorysy, więc to są znaczy idealnie jest, kiedy są jakieś biogramy, na przykład w jednym przypadku to był biuletyn informacji publicznej, w przypadku sędziego Gapińskiego, to są jakieś księgi korporacyjne, gdzie takie informacje się tam znajdują. To są dzienniki ustaw z międzywojennych, gdzie był zaznaczany ten ruch służbowy, gdzie oni byli przenoszeni. Ja tam, one są czasami szczątkowe, czasami wyrywkowe, ale dają nam jakieś wyobrażenie o tym, co się z takim sędzią działo, co on robił w tym okresie przedwojennym, co robił w okresie wojennym i również powojennym. Także to były takie nawet jakieś księgi cmentarne, gdzie też można było jakieś informacje wyciągnąć. Troszkę tutaj jest danych internetowych, ale takich, które dotyczyły jakichś konkretnych środowisk, jakieś strony, na przykład właśnie korporacyjne, wydawnictwa też korporacyjne. Niektórzy sędziowie zamieścili jakieś swoje, znaczy opublikowali swoje wspomnienia, także to też można było wykorzystać, nie? Także przeróżne te sytuacje. Oczywiście też prasa międzywojenna, tutaj jak pisałem o tych procesach, w których uczestniczyli Wiery Gran chociażby, czy tego księdza proboszcza Stanisława Strajcha, to była ciekawa sprawa, bo to było jedno z nielicznych politycznych zabójstw osoby duchownej w okresie międzywojennym i to jeszcze podczas mszy, także tutaj sędzia właśnie Henryk Stachowski brał udział w tym, także to są przeróżne strumienie tutaj informacji docierające z każdego. A pomimo tego, co do niektórych osób nie można było takich informacji zebrać. Nie? Także się, a tak jak wspomniałem, że tej pracy w specjalnym sądzie karnym, to jakoś tam najczęściej ci, co nawet publikowali, to pomijali ten epizod. Nie wiem, czy ze wstydu jakoś, czy z jakichś innych powodów. Ze względu na dyscyplinę czasową, przeczytam teraz pytanie z czatu, jeżeli Monika Piotrowska pozwoli i jednocześnie przepraszam, ale dziś nie mamy tego dodatkowego kwadransa, natomiast proszę nawiązać kontakt i wszystkie informacje sobie przekazać odnośnie tych zagadnień. Pan Daniel Trynka, badacz problematyki sądowych rozliczeń zbrodni nazistowskich w Czechach. Pyta o Pana ocenę działalności specjalnych sądów karnych w latach 1945-46, jak Pan by ją scharakteryzował i w kontekście już późniejszych procesów po roku 46. Czy są jakieś różnice? Jak jest to w polskiej historiografii podejmowane? Jeżeli to możliwe, to prosiłam jeszcze o krótką odpowiedź, żeby Piotr Małochwiec zdążył zadać swoje pytanie. A więc ocena działalności specjalnych sądów karnych oraz procesów po roku 1946. Mhm. Więc tak, jest tutaj takie dosyć istotne sformułowanie Andrzeja Rzeplińskiego, że nie należy tworzyć specjalnych sądów dla czynów popełnionych przed ich powołaniem, bo to godzi w niezawisłość sądownictwa. To jest taki tutaj zarzut podnoszony przez sędziów. Natomiast ja muszę powiedzieć, że można to też oceniać z punktu widzenia jakby skuteczności. Dla tego mojego kraju Warty, ziemi, o której piszę, przez te 2 lata te sądy rozpoznały 1800 spraw. No to jest dosyć dużo, nie? Nawet dzisiaj z dzisiejszej perspektywy patrząc, co prawda tam były te doraźne, uproszczone procedury, które pozwalały na tego typu działania. Natomiast wydaje się, że z punktu widzenia skuteczności, to można jak najbardziej je ocenić pozytywnie. Druga sprawa jest taka, że to, co mówiłem, że nie zdążyli jeszcze wymienić tych kadr przedwojennych, no to te procesy, one przebiegają
przebiegały w sposób prawidłowy, nie? Bo tam jeszcze zasiadali fachowcy, ci prokuratorzy wychowani w międzywojniu, również sędziowie, dochowywali tych wszystkich standardów prawnych, żeby te przebiegały te procesy w sposób właściwy. Natomiast absolutnie nie mogę odnieść się do tego trzeciego pytania o porównanie z tym sądownictwem po zniesieniu specjalnych sądów karnych, bo po pierwsze nikt tego nie badał, nie mamy żadnych danych co do tego okresu, on jest dużo większy, bo tutaj mamy 2 lata, a tam przynajmniej do 50 byśmy musieli liczyć, bo to są 4 lata, więc nie ma żadnych takich danych, które by pozwoliły porównać skuteczność tych organów. Można tylko powiedzieć, że zmieniło się to, że w tym późniejszym okresie dużo więcej tych również rozkazodawców się pojawiało przed sądem, bo oni już zdążyli być sprowadzeni ze stref okupacyjnych Niemiec, zdążyło się te procesy przygotować, więc tam już te nazwiska jakby takie są głośniejsze, procesy są większe, natomiast co do liczby, to nie ma żadnych danych, żeby móc to porównać. To prawda, jest to wciąż palący dezyderat badawczy, choć już te badania się toczą. Oddaję teraz głos Piotrowi Małochwiejowi i będzie to już ostatnie pytanie dzisiejszego. Tak, dziękuję panie doktorze za bardzo ciekawy wykład. Ja będę miał 2 pytania, ale obiecuję, że one będą bardzo krótkie. Do pierwszego, jeżeli prowadzące pozwolą, to załączę w tym naszym czacie zdjęcie. Musiałem je panu doktorowi pokazać. Jest to zdjęcie, które uzyskałem podczas kwerendy w archiwum państwowym, które mamy po sąsiedzku do naszego centrum Willy'ego Brandta. Jest to dziennik prezydialny, tak naprawdę repertuarium dziennika prezydialnego Specjalnego Sądu Karnego, ale we Wrocławiu tym razem. I w związku z tym moje pytanie brzmi, bo same akta spraw Specjalnego Sądu Karnego we Wrocławiu znajdują się we wrocławskim oddziale IPN-u. W archiwum państwowym znajduje się właśnie tylko ten dziennik prezydialny, który to pewnie panu doktorowi jest znane, on zawierał takie bardzo szczątkowe informacje, o to też załączę taką przykładową stronę. Czy spotkał się pan, nie wiem jak to nazwać, z podobną niekonsekwencją, jeśli chodzi o przechowywanie zasobu archiwalnego, że część archiwum specjalnych sądów karnych już jest w zasobach IPN-u, a część w zasobach archiwów państwowych? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie w odniesieniu do Sądu Specjalnego w Toruniu, bo ja nie ukrywam, że swoją wiedzę czerpię głównie z pracy pani Wojciechowskiej, Janiny, na pewno panu znanej. Tak, z 65 roku. Tak jest. I w tej pracy wyczytałem, że był bardzo dużo odsetek, to o czym też pan wspominał, wyroków uniewinniających. I chciałem się zapytać, czy w odniesieniu do Specjalnego Sądu Karnego w Toruniu, czy podobnie sprawa wyglądała w sądach w Warszawie i w Łodzi? Czy tam też ten odsetek był równie wysoki, bo tam pamiętam w okolicach 40-48% chyba, jeżeli się nie mylę. Tak. Jeszcze coś, przepraszam, czy już mogę? Nie, to koniec. Dziękuję. Dobrze. Więc tak, z niekonsekwencją spotykamy się dość często, jeśli chodzi o sprawy szczególnie sądowe. Nie każdy sąd, nie każdy prokurator, sędzia był w równym stopniu porządny i wszystko umieszczał tam, gdzie należało, ale to można weryfikować za pomocą właśnie repertorium KASPEC, o którym mówiłem, nie? Gdzie są wpisywane te wszystkie akta oskarżenia. Miałem też takie przypadki, że była jakaś luka, brakowało jakichś spraw i trzeba ich było szukać gdzieś indziej, tylko miałem o tyle dobrą sytuację, że one się zwykle w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej znajdowały, ale w jakimś innym zespole bądź w innej jednostce organizacyjnej. Także tutaj tak sprawa wygląda. Zdarzały się także niektóre sprawy z
z części terenów, jakichś powiatów, też były wyłączone do jakichś osobnych zespołów, ale to można było po prostu scalić za pomocą właśnie tej księgi repertorium KASPEC, gdzie są kolejno numery podane i można było według tego klucza też szukać. Także tak to wygląda. I druga sprawa, pytał pan o, proszę mi przypomnieć początek, bo halo? Tak, pytałem o zestawienie, jeśli chodzi o procent. Tak, już wiem. Więc tak, podobnie jak się obserwuje te trzy organizmy sądowe, którymi się zajmowałem, to odsetek tych spraw właśnie ich umorzonych, czy takich, w których został uniewinniony zbrodniarz, była na porównywalnym poziomie. Nie wiem, jak to by było w stosunku do innych sądów. Myślę, że inaczej mogłoby to troszkę wyglądać, jakbyśmy sprawdzili te sądy wschodnie, lubelskie, bo one zaczęły działać wcześniej. Nie? Ten specjalny sąd w Lublinie na przykład, który widzieliśmy też zdjęcie, jak obradował, to one już były, one po prostu zaczęły funkcjonować prawie że natychmiast, bo te miejsca już były wolne w cudzysłowie. Natomiast specjalne sądy karne tutaj na tych terenach, o których mówimy, no, ruszyły dopiero na początku 1945 roku. Stąd też tam ten przedział czasowy w tytule mojej książki jest troszkę inny niż te samo okres powiedziano, że one funkcjonowały od 1944 roku. Faktycznie funkcjonowały, ale tylko na tych wschodnich terenach. Dodam jeszcze taką ciekawostkę, że ten specjalny sąd karny w Warszawie, on najpierw miał siedzibę w Siedlcach i tam funkcjonował, dopiero później się przeniósł do Warszawy. Natomiast wynikało to z tego, że tak jak większość sytuacji, że nie było gdzie by tego sądu w Warszawie umieścić w tych ruinach. Była nawet wtedy taka dosyć głośna dyskusja, czy by nie przenieść w ogóle stolicy do Łodzi, bo tam funkcjonowała większość urzędów, a Warszawa jeszcze nie była odbudowana. Mało tego, toczyły się dyskusje nad tym, czy warto ją w ogóle odbudowywać, więc tak to czasowo się zmieniło. Te pozostałe sądy, no to już tam funkcjonowały, gdzie zostały powołane, a tutaj była taka ciekawostka. Także i to byli różni prezesi, prawda, bo dopiero w tym późniejszym był Henryk Cieśluk. Także tutaj to, co się da porównać, ja tutaj też nieprzypadkowo nie mogłem jakby przy tego rodzaju wykładzie podać tych moich liczb, które pojawiały się w pracy, bo one nie byłyby jakoś tutaj istotne z punktu widzenia tak ujętego zagadnienia, bo mówimy tutaj o całości specjalnych sądów karnych, a ja się całością nie zajmowałem, tylko tymi wycinkami, które dotyczyły kraju Warty, prawda? Czyli od drugiej strony jakby to zagadnienie wyciągałem i najwięcej jakby tutaj informacji zebrałem co do specjalnego sądu karnego w Poznaniu, bo ten sąd obejmował prawie większość tego terenu właśnie kraju Warty. Specjalny sąd karny w Toruniu, no to tylko Rejencję Inowrocławską fragment zahaczał, natomiast ten specjalny sąd karny z kolei zahaczał dużą część, czyli ziemię łódzką, ten środek, natomiast on jeszcze poza tym obejmował całą tą apelację warszawską, nie? Aż tam pod Siedlce i dalej na wschód, więc tutaj całościowo. Natomiast wiarygodne są te liczby, które podałem o tych materiałach archiwalnych na początku, bo one pokazują, no jak ten zespół jest bogaty tych sądów, nie? Więc tak jak wspomniałem, te trzy sądy to są najliczniejsze archiwalia dla wszystkich sądów specjalnych karnych w Polsce. Więc to jest duży zasób, który w większości został przeze mnie wykorzystywany dla tych terenów, którymi poświęciłem swoją uwagę. Jest to ogromny zasób, ogromna ilość dokumentów i materiałów, które dr Pawicki opracował i ogromnie Państwu polecam zapoznanie się z tą książką, również z punktu widzenia właśnie pracy z tak szerokim, z tak ogromną bazą danych, zostawiając już na marginesie często trudną dostępność tych materiałów. Zwracał Pan uwagę na potrzebę
badań całościowych ujmowania tej problematyki polskiego sądownictwa po roku 1945 w sprawach o zbrodnie wojenne czy nazistowskie w sposób już nie tylko jednostkowy czy regionalny. Niemniej jestem przekonana, to studium, pana opracowanie jest bardzo ważnym przyczynkiem do uzyskania tego pełnego obrazu rekonstrukcji polskiego wymiaru sprawiedliwości po zakończeniu II wojny światowej. Bardzo panu doktorowi dziękuję za dzisiejszy wykład. Jest mi niezmiernie przykro, że musimy tę dyskusję zakończyć, ale być może jest to asumpt do kolejnego spotkania i dalszych rozważań. Serdecznie dziękuję państwu za uwagę, za zainteresowanie tą tematyką. Dzisiejsze spotkanie było ostatnim w tym semestrze z cyklu Prawo w obliczu bezprawia. W semestrze letnim również przygotujemy program wykładów, także już teraz państwa serdecznie zapraszam do udziału. W marcu na pewno podzielimy się informacjami na ten temat. Także raz jeszcze wszystkim dziękuję. Wszystkim państwu życzę miłego wieczoru. Dziękuję serdecznie za uwagę. I chciałbym tylko powiedzieć, że wiele tych pytań, które tutaj padły, można jeszcze rozwinąć poprzez lekturę właśnie książki, bo tam bardzo wiele jeszcze odpowiedzi można znaleźć. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.